Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak siać pietruszkę. Mamy końcówkę marca, więc jest to dobry czas na to, żeby już rozpocząć pracę w ogrodzie. Na pierwszy rzut oczywiście idzie pietruszka i marchewka razem z cebulą. Pietruszka lubi miejsca ciepłe, słoneczne, próchniczą ziemię, niekwaśną i miejsca, w których nie będzie zalewana przez opady. Pietruszka jest odporna na temperaturę, także można ją sadzić jako jedno z pierwszych warzyw do gruntu, ponieważ jeżeli ziemia jeszcze nie jest dostatecznie nagrzana i wilgotna, pietruszka po prostu nie wykiełkuje. Pietruszkę można siać od połowy marca do końca kwietnia. To, czy wysiejemy ją właśnie teraz, pod koniec marca, czy w drugiej połowie nawet kwietnia, nie ma właściwie żadnego większego znaczenia dla wschodów, bo pietruszka i tak wychodzi, kiełkuje co najmniej 3 tygodnie. Teraz, gdy mamy końcówkę marca, ziemia jeszcze nie jest dostatecznie nagrzana, pietruszka i tak nam szybciej nie wzejdzie, bo po prostu nasionko wie, kiedy ziemia już jest dostatecznie nagrzana, aby zacząć kiełkować. Ja w tym roku sadzę pietruszkę tylko i wyłącznie wcześniej, dlatego że jestem już w ostatnich tygodniach ciąży i później będzie mi po prostu ciężko już ją posadzić, dlatego sieję ją teraz. Pietruszkę będę siała w odstępach co 20-25 cm, na głębokość nie większą jak 2 cm. Jeżeli macie świeżo przekopaną ziemię, tak jak ja, najlepiej, żebyście ją trochę ubili za pomocą na przykład jakiejś większej deski, bo teraz w ogóle w tym roku jest bardzo sucho i ta ziemia świeżo przekopana jest naprawdę bardzo pulchna i nasionko, które dostanie, które posiejecie, wystarczy, że popada deszcz, po prostu sami ją podlejecie tą ziemię, nasionko może się zapaść nawet do 3-5 cm, a wtedy nam nie wzejdzie. Ja będę pietruszkę siała na głębokość 1,5 do 2 cm, nie głębiej. Pietruszka najlepiej będzie rosła po fasoli, po bobie, pomidorach, ogórkach. To są rośliny, które bardzo fajnie wpływają na wzrost. Pielęgnacja pietruszki polega głównie na odchwaszczaniu. To jest naprawdę bardzo mało wymagająca roślina. Wystarczy dobrze przygotować ziemię przed uprawą pietruszki. Najlepiej ją bardzo głęboko przekopać, bo wiadomo, że każde warzywo korzeniowe, że zamiast wykorzystywać siły na rozpychanie ziemi, po prostu sobie rośnie. Pietruszkę, którą ja co roku sadzę, to jest pietruszka berlińska. Jest dosyć plenna i ładnie się przechowuje. Ma korzenie około 20 cm, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. A w ogóle pamiętajcie o tym, żeby pietruszkę dosyć z początku podlać. Teraz informacja dla tych, którzy muszą się trochę pośpieszyć z sianiem, tak jak ja. Wiadomo, że w marcu jeszcze jest trochę zimno, więc ja teraz siejąc już pod koniec marca, wezmę posianą grządkę, nakryję włókniną, aby ziemia po prostu utrzymywała trochę wyższą temperaturę niż bez włókniny. Jak widzicie, tutaj ziemię sobie dobrze przygotowałam. Tutaj było tydzień temu przekopane, ziemię lekko ubiłam. Popatrzyłam sobie rządki co 25 cm. I robię rowki na około 1,5 do 2 cm. Tak widzicie, grządki tutaj już przygotowane, czyli ziemia lekko ubita tylko z tego względu, że była świeżo przekopana grządka, a nie chciałam, żeby nasionka się niepotrzebnie za mocno zapadły. Grządki zrobiłam co 25 cm. Na każdym początku i końcu rządka będę sadziła sałatę, a w środku, co w odstępach, tak co 2-3 cm będę sadziła pietruszkę. Z tego względu, że jest naprawdę bardzo sucho, do każdego rowka najpierw wleję wodę, nie później, a na początku, dlatego żeby nasionka później mi za bardzo nie opadły podczas podlania. A teraz jak podleję, to ziemia się troszeczkę jeszcze dodatkowo ubije. Podleję tylko tam, gdzie jest potrzebna woda, czyli tam, gdzie będę sadziła pietruszkę, a nie obok na przykład na chwasty, tak? Które za chwileczkę zaczną się pokazywać. I sadzimy. Nie sadźcie za gęsto, dlatego że później będzie trzeba przerywać niepotrzebnie, a jak będziecie musieli przerywać, no to będziecie też mimo wszystko uszkadzać te nasionka, które już rosną.
później pietruszka może być po prostu krzywa. Oczywiście, jeżeli wysypie Wam się za dużo nasionek w jakimś tam miejscu, no to nie będziecie ich wybierać, tylko po prostu je zasypcie. No. Później i tak się do zupy pierwszej tej wiosennej będzie używało świeżutką pietruszkę, która jeszcze nie będzie za duża. I na końcu i na początku, tak jak mówiłam, sadzę nasionka sałat. Tak posadzone pietruszki zasypuję ziemią. Jak żebyście nie myśleli, że to jest jakoś bardzo mocno ubita ziemia, tu jest tak tylko lekko przygnieciona deską. O, i tak takie miejsce możecie oznaczyć dokładnie, co tu rośnie. Jeszcze raz można podlać ewentualnie, jeżeli jest bardzo sucho. Ale już teraz tylko tak delikatnie. Ja będę nakrywała ziemię włókniną, aby nie traciła niepotrzebnie wilgotności. Pietruszka zacznie wschodzić dopiero po 3 tygodniach. Także jeszcze na pewno raz będzie trzeba ją podać. Tak, obsadzoną grządkę zostawiamy przykrytą włókniną na jakieś 2 tygodnie. Pamiętajcie, żeby dobrze ją obciążyć różnymi cegłami czy kamieniami, żeby czasami nam wiatr jej nie poderwał. Jeżeli właśnie zaczynacie wysiewanie tak wcześnie jak ja, czyli na koniec marca, polecam nakrywać włókniną, żeby właśnie zabezpieczyć ziemię przed utratą ciepła, spadkami nocnych temperatur i przed utratą wilgoci. W tym roku w ogóle jest bardzo sucho, więc tą wilgoć opłaca się nam zatrzymywać. Ja każdy rowek z pietruszką podlałam wcześniej wodą. Tak jak widzieliście, podobno jutro i przez najbliższe kilka dni ma padać, więc woda sobie spokojnie przeleci przez włókninę. Jeżeli chcecie nakrywać grządki, to pamiętajcie, żeby nakrywać je włókniną, nie folią, bo folia w odróżnieniu od włókniny przykleja się do roślin, a włóknina nawet jak przemoknie, bo będzie padał deszcz, to na moment wysycha i nie przykleja się do pierwszych takich delikatnych liści roślin. Mam nadzieję, że zdążę Wam jeszcze w kwietniu pokazać, jak pietruszka wschodzi. Pamiętajcie, żeby dobrze oznaczyć sobie grządki z pietruszką, bo ona bardzo długo wschodzi. Ja w zeszłym roku przez przypadek zagospodarowałam grządkę z pietruszką pod seler. Osobom początkującym naprawdę polecam dobrze oznaczyć, bo możecie tak jak ja po prostu w międzyczasie posadzić już tam coś innego.